Najpierw chciałbym na początek, żebyśmy przeczytali, nie tylko przeczytali, ale byśmy mogli te słowa, które są zapisane w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie, żebyśmy mogli to powiedzieć jako naszą wypowiedź w stosunku do Boga, bo On to zawarł. Spróbujmy razem. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Spróbujmy jeszcze raz, by to weszło głębiej. Jeszcze raz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Obdarował nas wszystkim. Naprawdę? Tak się czujemy, że obdarował nas wszystkim? Tego nam brakuje, tamtego nam brakuje? I często okazuje się, że gdzieś daleko do tego. A dzisiejszy temat to, jak zachować równowagę. Zdaje się taki normalny temat, bo wszyscy zachowujemy, jak idziemy, równowagę. I gdy dziecko uczy się, to od pierwszego roku już stara się zachować równowagę. Jak ma 2 lata, to już nie ma z tym problemu. No, ale pamiętam, jak byłem dzieckiem, i w nocy padała mrzawka, w zasadzie dość duży deszcz, a rano to wszystko zamarzło. Wszędzie było lodowisko. Słuchajcie, dla nas dzieci raj, wszędzie jest lodowisko. Ale dla dorosłych ludzi, dla tych, którzy musieli zdążyć do pracy, tragedia. Wszędzie, gdziekolwiek się stanie, jest lód. I to było niesamowite. Jak zachować równowagę w takiej sytuacji? A pomyślmy o takiej ekstremalnej sytuacji, kiedy linoskoczek idzie, rozpiął linę nad wodospadem Niagara. A wodospad jest bardzo duży, bardzo duży. Od jednego do drugiego miejsca jest sporo metrów. Rozpina linę i idzie. Już tak parę razy się zdarzyło, że przeszli tamtędy. To już słyszałem nieraz. Natomiast ten linoskoczek, o którym mówię, przeszedł nie tylko sam, ale przewiózł taczkę z ciężarem. No i przeszedł w końcu do ludzi i mówi: no jak widzicie, jestem w stanie tą taczkę z ciężarem przewieźć. Czy ktoś chciałby wsiąść do tej taczki, ja go przewiozę. To czy jestem w stanie to zrobić? Wszyscy: tak, tak, jak najbardziej jesteś w stanie, bo widzieliśmy, przecież przewiozłeś ten ciężar. No to kto chciałby? No i nie było chętnych. Ale malutka dziewczynka wyszła do przodu i ludzie pytają się: to nie boisz się? Nie. Dlaczego? Bo to jest mój tata. To jest mój tata. Słuchajcie, czy warto w takich ekstremalnych, trudnych sytuacjach zaufać Bogu? Czy warto zaufać temu, który nas kocha? Który chce dla nas dobrze? Czy w niektórych sytuacjach ciężko nam? Zobaczymy, że nie jest to wcale ciężko. Zainspirował mnie cykl wykładów Andrew Macka „Życie w równowadze między łaską a wiarą”. Dlaczego? Wyobraźmy sobie drogę z 2 rowami. Po 2 stronach są tak wielkie rowy i wiadomo, że jak się jedzie po środku, to jest super i te rowy też mają swój cel. Ale jak się zjedzie, to od razu ma się wypadek.
Także zjeżdżenie z jednej strony lub z drugiej jest tragiczne. A dlaczego łaska i wiara? Co to jest łaska najpierw? W liście, tak? W liście do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset, tak się zaczyna. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Nam się wydaje, że to jest takie ogólne, słyszeliśmy to 1000 razy, co to znaczy. Mamy wyrok. Zrobiliśmy coś przeciwko Bogu, popełniliśmy grzech, to tak jak ze wszystkimi naszymi w sądach jest lista, jaki wyrok jest za jakie przewinienie. Tutaj jest ogólny wyrok, za grzech jest śmierć. Miłosierdzie jest wtedy, kiedy ten wyrok nie zostanie wykonany. A łaska to nie tylko to, że nie zostanie wykonany wyrok, ale jeszcze dostajemy dodatkowo, no powiedzmy, dar albo nagrodę. Nie dość, że ten wyrok nie zostaje wykonany, to jeszcze dostajemy nagrodę. To jest łaska, niezasłużona przychylność. Ale kiedy możemy wypaczać to? Wtedy, kiedy na przykład obojętnie co zrobię, to i tak Bóg swoje zrobi, tak? Bóg może wszystko, to no, niech On robi. Nieważne, czy będę głosił Ewangelię dla mojej rodziny, czy znajomych. Jak Bóg chce, to oni uwierzą. A jak nie chce, no to nie uwierzą. No i cokolwiek, to lepiej siąść. Można nic nie robić. Bóg i tak swoje zrobi. To jest jedna z takich różnic i rowów, które wpadamy. Bo Bóg i tak swoje zrobi, więc ja nic nie mam do roboty. I ciekawe, nie pamiętamy o tym, że Bóg z miłości dał nam wolną wolę. Tobie i mi. Wolną wolę. Ja mogę zrobić coś. Jeżeli chcesz wyskoczyć z okna, Bóg nie zatrzyma ciebie. A jeżeli jedziesz za szybko i musisz wydać ostatnie pieniądze na mandat, to też do kogo? Do Boga chcesz mieć pretensje? A to, że inni, mając wolną wolę, robią złe rzeczy i wykorzystują to, trudno bronić Boga. I słuchajcie, często nie rozumiemy, że nie we wszystkim, chociaż Bóg panuje nad wszystkim, jest w stanie obrócić i dopuszcza pewne rzeczy trudne w naszym życiu, jednak Bóg jest ponad wszystkim. Ale wiedzmy, że dał nam wolną wolę, bo miłość bez wolnej woli nie istnieje. Kiedy możesz Bogu powiedzieć nie, nie, to też jest wolna wola. I druga strona tej drogi jest to wiara. Wiara bez uczynków jest martwa, więc co mogę zrobić? No, będę dobrym człowiekiem, będę więcej się modlił, więcej był z Bogiem, więcej czytał Pisma Świętego, bardziej pomagał innym, to na pewno Bóg w mojej sprawie coś zrobi, tak? A jeżeli moje modlitwy nie działają, no to poproszę może grupę, może znajomych, a może kościół. A jak to nie działa, to może więcej kościołów w społeczności. To wtedy to zadziała. Bóg musi coś zrobić w mojej sprawie. Tak? A jeżeli lider prosi, modlimy się razem, nic się nie dzieje, to pojadę na konferencję. Ktoś bardziej namaszczony nałoży ręce, to się zadzieje. To będzie. To jest wykręcanie Bogu ręki. To nikt nie wykręci Bogu ręki, nie zmusi Go do robienia czegoś. To jest druga strona tego. Bóg nigdy, bo Bóg ma zawsze dobre myśli o nas. On zawsze chce,
ale nie zawsze w tym czasie i nie zawsze tak, jak my chcemy. To jest bardzo ważne. A więc Bóg z łaski daje nam, daje, no jak proklamowaliśmy, daje nam wszystko, tak? Daje wszystko jako dar. A więc mamy tylko wziąć. Z tym wzięciem czasami jest problem. I na podstawie dwóch takich obrazów chciałbym tą właśnie równowagę pomiędzy łaską a wiarą przedstawić. Pierwsze to jest zbawienie, czyli osiągnięcie tego daru niesamowitego w Jezusie Chrystusie, który jest w Nim. I ten list do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset mówi tak. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Najpierw jest to, że zasłużyliśmy na śmierć. Każdy z nas. Ale darem łaski jest żywot wieczny. To jest coś, co Bóg daje z łaski. Powinniśmy zamiast Jezusa cierpieć. Każdy z nas, gdy przypomni swoje życie, to zobaczy, że jest warty tego. Że Bóg ma za co nas ukarać. Ale On z miłości ukarał Jezusa. Posłał Jezusa. Jezus sam zgodził się umrzeć na krzyżu. Żeby nas wykupić, to zrobił z miłości do nas, każdego z nas. I to jest ważne, żeby ta łaska, to co się stało na krzyżu, to nie tylko to, że my nie wisimy tam, że my nie musimy cierpieć, że Jezus cierpiał, ale On chce zapoczątkować nowe życie w nas. Gdy otwieramy się na Niego, gdy bierzemy ten dar, to On to nowe życie w nas zaczyna. I tu jest właśnie ten problem. Jak podchodzimy do tego? Czy chcemy ten dar mieć? Najpierw ludzie mówią, to może jest dla tych gangsterów, tych, co pozabijali. Ja nikogo nie zabiłem. Nie jestem taki straszny jak oni. Jestem inny. Nie wiem, czy mi potrzeba. Może Bóg tak już wszystkich nie będzie karał. Jakoś mnie przepuści do tego nieba. No nie. W liście do Rzymian 3:23 jest napisane, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy. Oprócz Jezusa, który był na tej ziemi, każdy z nas zgrzeszył. Coś popełnił wbrew Bożemu prawu. Jeżeli popełnił wbrew Bożemu prawu, kara jest jedna. Śmierć. I czasami ludzie myślą, no dobrze, to ja umrę, nie będę żył. Jest okej. Okay. Nie będę nic wiedział. Po prostu. Nie, to nie do końca w ten sposób. W liście do Tesaloniczan, w 1 rozdziale, 9 wersecie jest napisane. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Oddalenie na zawsze. To nie jest to, że przestanę istnieć, tylko przestanę istnieć z Bogiem. Jak to ktoś powiedział, piekło jest tam, gdzie Bóg nigdy nie zagląda. Słuchajcie, to jest najgorsze miejsce, dlatego że wiesz, że była nadzieja, była możliwość, ale teraz się skończyła szansa. Teraz już nie ma tej szansy. I życie tylko w samotności, ktoś mówi, no to jakoś przeżyję. Nie. Tam będzie szatan, demony, ci wszyscy, którzy nie przyjęli Jezusa i Jego zbawczej śmierci. Potem jestem za bardzo grzeszny, tak?
Jak ja mogę przyjść do Boga, będąc w takim stanie? Jak ja mogę być? Nie mogę być w takim stanie. Wiele osób nie przychodzi, bo mówi, no ale przecież moje życie musi się chyba zmienić, żebym chociaż wziął trochę od Boga, bo inaczej Bóg mnie co? Wykopie chyba. No, moje grzechy takie są, że no gdzie ja pójdę no, do Boga? No. Nie ma szans. I się okazuje, że to nie jest prawda. Każdy może przyjść. Każdy. Bo z łaską, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was. Boże to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Cokolwiek zrobisz, to i tak jest za mało. Cokolwiek byś zrobił, to nie zasłużysz, nie zapłacisz za to. Nie ma takiej ceny. To tylko Jezus zapłacił tą cenę właściwą przed Bogiem. Ty nie jesteś w stanie, ani ja, nie jesteśmy w stanie zapłacić jakiejkolwiek ceny za to. A często ludzie mówią, ale ja też nie czuję nic z tego. No co, modliłem się i nic nie czuję. Czy musimy poczuć? Właśnie, czy musimy coś poczuć? Czy wiara bierze, musi coś poczuć? W liście do Hebrajczyków jest mowa, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To jest wiara. To nie jest to, że ja poczuję. Jak ja będę z Bogiem, będę lepszy, to ja poczuję to, będę więcej się modlił, ja się poczuję, o, wtedy będę mógł przyjść do Boga. Nie. On powiedział, kto przyjdzie do mnie, ja nie wyrzucę go. Ja nie odrzucę go. Taki, jaki jesteś. I często przeżyliśmy. Naprawdę wielu z nas przeżyło ten fakt przyjścia do Chrystusa. Andrew Womack w ten sposób opisywał to przeżycie jako dziecko. Pewien pastor na zgromadzeniu dzieci na takim, no powiedzmy, szkółce, a ich tam było, mówi, koło 600, to był duży kościół, chciał przedstawić, co to znaczy otrzymać zbawienie. Wyciągnął jedną dolarówkę wysoko i mówi, słuchajcie, ten, kto weźmie ode mnie, ten będzie tą jedną dolarówkę miał, ten pieniądz. No to się zebrało wokół niego grono dzieci, wszyscy mówią, ja chcę. A ten pastor dalej powtarzał, słuchajcie, jeżeli ktoś weźmie ten pieniążek, to będzie jego. I po jakimś czasie Andrzej siedział tam z tyłu i do niego doszło, że ten pastor mówi wyraźnie, co trzeba zrobić. Trzeba wziąć ten pieniążek. To on podbiegł, musiał się chwycić ręki, no bo to był duży mężczyzna, chwycił się, wspiął i wziął. I pastor mówi, to o to chodziło, o wzięcie. To nie chodziło o mówienie, że ja chcę, tylko o wzięcie. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że jak raz poproszę, to znaczy, że uwierzyłem, że Bóg to dał. I nie proszę ponownie, bo to już Bóg mi dał. Jak otworzyłem się, powiedziałem Bogu, to znaczy sprawa jest załatwiona. A druga rzecz, żyję tym, jakbym to otrzymał. I takie są kroki. Uwierz w sercu, że Bóg mówi prawdę o zbawieniu. Uwierz. Niech to nie będzie informacja tylko, ale uwierz w swoim sercu, że Bóg to ma jako dar. Druga, ustami poproś. Bo jest napisane w
liście do Rzymian, 10 rozdział, 10 werset. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. To jest wzięcie. To jest to wzięcie. Jak chcesz, to musisz powiedzieć. Jezu, chcę. Ustami poproś. Czyli weź to. I następny krok. Żyj, jakbyś to otrzymał. Żyj, jakbyś to otrzymał. Taka jest droga. I teraz chciałbym zaprosić, nie wiem, ty z nas, którzy jeszcze tego nie zrobili. Albo może zrobili, ale nie bardzo wierzą, czy to jest właściwe. Czy to się stało w ich życiu. Czy zbawienie jest darem, który wzięli. To chciałbym to, byśmy teraz mogli wspólnie powiedzieć tą modlitwę i byśmy mogli już mieć tą sprawę wziętą, tak? Ja przeczytam teraz to. Zobaczmy, czy to jest modlitwa dla nas. Jeżeli tak, to drugi raz spróbujcie wspólnie ze mną to mówić. Ojcze, wiem, że nie byłem posłuszny względem Twojego prawa i że mój grzech oddala mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia, które będzie się Tobie podobało i przyniosiło Tobie chwałę. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram Ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa, aby stał się Panem mojego życia, aby panował w moim życiu od teraz na zawsze. Proszę, ześlij swego Ducha Świętego, aby pomógł mi być posłuszny Tobie i pełnić Twoją wolę do końca mego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli to jest Twoim pragnieniem, aby teraz powiedzieć to Bogu, to jest dobry czas. Słuchaj, powtórz razem ze mną tą modlitwę. Tą modlitwę. Niech to będzie z głębi serca. A ten dar, który jest od Boga, z łaski, którego cenę zapłacił Jezus na krzyżu, będzie też Twoim udziałem. Ojcze, wiem, że nie byłem posłuszny względem Twojego prawa i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia, które będzie się Tobie podobało i przynosiło Tobie chwałę. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i powstał z martwych, że żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram Ci drzwi w moim życiu od teraz i na zawsze. Proszę, ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomógł mi być posłusznym Tobie i pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Niech to będzie coś, co wzięliśmy. Coś, co wzięliśmy. I tak właśnie bierze się od Boga dary. I ten największy dar, jakim jest zbawienie. Jakim jest zbawienie? Mam nadzieję, że wszyscy wzięliśmy ten dar. Wszyscy wzięliśmy ten dar. Ale tych darów jest więcej. Tych darów jest więcej. Dzisiaj chciałbym mówić o drugim, który jest bardzo nam potrzebny. Jakim jest uzdrowienie. Bo w liście do Kolosan Paweł napisał: jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak w Nim
chodźcie. Tak jak przyjęliście zbawienie, tak samo przyjmujcie inne dary. Inne dary. I tu jest dla nas dobra wskazówka. Słuchajcie, każdy z nas ma problem ze zdrowiem, tak? Kto ma ze zdrowiem problem? No, sporo z nas ze zdrowiem ma problem. Ja też. Słuchajcie, ale opowiem historię z moją żoną, z Bożemką. Jak mówiła, kilka lat temu nagle zdrowie podupadało, zaczęło brakować siły, zaczęła coraz mniej jeść i stało się w ten sposób, że nawet nie mogła dojść do toalety. Często musiałem prowadzić. Słuchajcie, sytuacja jest bardzo trudna. Chodziliśmy do wielu lekarzy. Wszyscy rozkładali ręce. Robiliśmy różne badania. Z tych badań nic za bardzo nie wynikało. A z dnia na dzień po prostu miała coraz mniej siły. Sytuacja w zasadzie naprawdę bardzo trudna. Idąc kiedyś z pracy, tym wszystkim zawołałem: Boże, musisz mi dać jakieś słowo. Coś, czego mógłbym się uchwycić. Coś, co mógłbym wziąć od Ciebie, by było dla nas taką wskazówką. Wskazówką i Twoją pomocą w tej sytuacji. I Bóg przypomniał mi werset z Izajasza 43 rozdziału, z 2 wersetu. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień Cię nie spali. Słuchajcie, przyszedłem do domu i powiedziałem to Bożence. Zacytowałem to. I zaczęliśmy się modlić. I to jako obietnicę potraktowaliśmy, że Bóg przeprowadzi nas przez tą sytuację. Tak jak obiecał, że przejdziemy przez rzekę, przez wody i one nie zaleją, ani przez ogień i on nie spali. I nie było tak, że od razu było lepiej. Słuchajcie, wiedziałem, że Bóg ma dla nas drogę do przejścia. Drogę do przejścia. Że nie będzie to od razu. Ale Bóg w swojej łasce ma dla nas uzdrowienie. I słuchajcie, tak się działo, że Bóg naprawdę wziął i prowadził nas. Może nie od lekarza do lekarza, ale prowadził nas przez różne też zabiegi, na przykład dożylny wlewy z witaminy C, które pomogły tak, wzmocnić organizm. Ale to, co wzmacniało nas, to to, że bardzo często wracaliśmy do tego wersetu, zaczęliśmy go powtarzać i on się stał częścią nas. On się stał częścią nas. I to zaczęło wprowadzać wiarę w naszym życiu, że to, co przeżyliśmy, to jest na końcu jest uzdrowienie. Bożemka jest razem z nami. Jest razem z nami, ma siły, ma możliwości. Jest zupełnie inaczej. I czy możemy przyjąć, co w Piśmie Świętym jest na temat tego, co odnośnie choroby. W Księdze Izajasza w 53 rozdziale jest ten werset 4. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. To już wiele lat przed śmiercią Jezusa to było ogłoszone. On wziął, ten Mesjasz wziął nasze choroby i cierpienia na siebie. To
to zostało zapowiedziane. A w liście Piotra w 2 rozdziale, w 24 wersecie mówi: On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Uleczyły. To i sprawdziłem, to jest dobry przekład. Bo to się stało, to jest czas dokonany. Jego sińce uleczyły was. Czy przyjmujemy to? Jak to przyjąć? Jak to przyjąć? Bo często mówimy, no ja chcę być zdrowy. Panie, no pomóż. Chcę być zdrowy. A to się wydarzyło. Jezus już nasze choroby zaniósł, tak jak nasze grzechy. Zostały one przybite do krzyża, gdy umiera. Jak to dokonać? Jak to dokonać? Powiem trochę o sobie. Łatwiej modlić się za kogoś, słuchajcie, z wiarą. Kilka razy modliłem się, a często o Bożenkę się modlę i łatwiej mi jest modlić się o kogoś, tak? Łatwiej mi na przykład modlić się o coś, co nagle, o biodro mnie bolało, pomodliłem się, przeszło. Ale od młodości cierpię w zasadzie no, na takie nadrzepki na żołądku. Od młodości. No i tu zaczyna się problem. Bo się modlę, a za jakiś czas odzywa się, no tak, no to wiadomo, że już jesień albo wiosna, żołądkowcy tak mają. I mi się przypomina kobieta, która dowiedziała się w kościele, że można przenosić góry, tak? Że Jezus powiedział, że jakbyście mieli wiarę, to możecie przenosić góry. A ona miała górę niedaleko domu, musiała ją obchodzić, ale już była starsza, więc pomyślałem, no, czemu nie pomodlę się, że ta góra gdzieś się przeniosła, będę miała prosto, prosto do kościoła. No, pomodliła się, otwiera oczy, a góra dalej jak stała, tak stoi. No, wiedziałem, że tak będzie. No właśnie, taka jest czasami nasza wiara. Taka jest czasami nasza wiara. A drugi przykład taki, to jest prawdopodobnie, wszyscy mówią, że tak było. Była susza w Afryce i chrześcijanie się zebrali, żeby modlić się o deszcz. Tak? I pewna dziewczynka przyniosła z sobą parasol. I ktoś tam zapytał się, po co ci parasol, przecież nie pada. No ale my się spotykamy, żeby modlić się o deszcz. Właśnie, czy jesteśmy gotowi przyjąć wiarą to, co Bóg dla nas ma? Też odnośnie uzdrowienia. Czy weźmiemy to, czy... No tak, wiedziałem, że tak będzie. Tak? Wiedziałem, że tak będzie. Słuchajcie, w Ewangelii Marka w 6 rozdziale Jezus tak zostało napisane. Nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, układając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. Dziwił się ich niedowiarstwu. A przecież niedaleko Kafarnaum wszyscy przyprowadzili chorych i tam jest napisane i wszystkich uzdrowił. I wszystkich uzdrowił. A tu tylko niektórych. Słuchajcie, to jest dobra wskazówka dla nas. Jak wziąć? Bo z wzięciem jest problem. To nie to, że Bóg nie chce uzdrowić, a to już się stało. On dla nas ma ten dar. Ale jak to wziąć? Czy jesteśmy w stanie wziąć wiarą? Wiara, która mówi, że to jest pewność tego, czego się spodziewamy, tak? I drugi problem, który może być, w liście do Jakuba jest wskazówka.
Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Niech przywoła starszych zboru. Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego ma przywołać starszych? Bo są starsi? Dłużej żyją? No nie, starsi to ci, którzy więcej z Bogiem chodzą, tak? I teoretycznie powinni mieć większą wiarę i zaufanie do Boga, bo to się wiąże, wiara i zaufanie. I gdy będą się modlić z wiarą, to tam jest napisana modlitwa płynąca z wiary uzdrowi, tak? To jest wiara, która pomaga innym. Pomaga innym. I to jest, słuchajcie, to nie tak, że ci, którzy są na czele albo no, jacyś eksperci, bo znamy na przykład eksperta od spraw uzdrowień, ale my byliśmy przy tym, jak on się nawracał i później wzrastał. On to od początku taki nie był. Słuchajcie, on gdy modlił się, to nie działy się cuda. Chociaż potem się działy, zresztą zaraz wam opowiem. Słuchajcie, on wzrastał w tym. Chciał otworzyć się. Słuchajcie, on wiele godzin czytał Pismo Święte. Modlił się. Szukał Bożych interwencji. Pytał się Boga, w jaki sposób ma to wziąć. W jaki sposób może być uzdrowiony, albo ktoś może być uzdrowiony przez niego. On to dochodził do tego. Wiele godzin się modlił o to. To nie to, że nagle to z nieba spadło. On był coraz bliżej Boga. On bardziej tą relację miał coraz bliższą. I wtedy dopiero zaczęło się dziać. Ale miał też trudne sytuacje. Modlił się o naszą sąsiadkę, która nawróciła się wcześniej. Byliśmy młoda kobieta, około 40, też się o nią modlił. Niestety zmarła. Ale modlił się o naszą córkę. Słuchajcie, w jednej chwili wzrok się poprawił. Nie musi nosić okularów. A wcześniej usłyszała wiadomość, że nigdy nie będzie miała dzieci po pewnych badaniach. Słuchajcie, tragiczna wiadomość dla młodej dziewczyny. Ma teraz trójkę dzieci. Bóg działa, jest taki sam. Ale to przejście od małej wiary do zaufania takiego, że Bóg może wszystko, to jest gdy my idziemy z Nim dzień w dzień. I w tych małych, codziennych sprawach zaczynamy ufać Mu od małych spraw. I gdy trafimy na taką trudną rzecz, jak choroba swoja czy naszych bliskich, zaczynamy wtedy dopiero widzieć, jak bardzo ważne jest zaufanie. Zaufanie i wiara. I nie rodzi się ona od razu. I nie rodzi się od razu. I to można, te trzy kroki można tak samo umieścić w tym miejscu. Uwierz, że Bóg mówi prawdę o tej chwili, nie o zbawieniu, tylko o tym darze. Czy ufamy Mu, że On mówi prawdę? Czy to jest dla nas? Bo czasami tak, On mówi prawdę o tam, gdzie się jak wkładają ręce, to na pewno się dzieje, ale dla mnie
to nie wiem, czy Bóg to mówi prawdę. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Ustami poproś. Tam jest mowa o zbawieniu było, tak? A to raczej jak wziąć. Poproś, jak wziąć. Co mam zrobić, żeby wziąć? Poproś Boga, żeby Bóg ci wskazał. Żeby Bóg ci wskazał, jak mam wziąć to, co jest dla mnie darem. Jak wziąć to, co do mnie, co jest darem. I drugie, żyj, jakbyś otrzymał. Taką historię o tym ekspercie, od Polaków oczywiście, od uzdrowienia, chciałem powiedzieć, miał alergię na nabiał. I mówi, no nie mógł jeść nabiał, bo od razu alergia, egzema i takie inne rzeczy, koniec. I gdy był na początku tej drogi z Bogiem o uzdrowieniu, Bóg do niego przemówił, że Bóg ma dla niego uzdrowienie. No jak ma uzdrowienie, to dobrze, to pomodlił się o to, a teraz jak? No skoro jestem zdrowy, to muszę sprawdzić. Poszedł do Biedronki, kupił biały ser i zjadł. Patrzy, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. W ten sposób zaczął ufać pewnym rzeczy. Nie zawsze dobrze jest takie ekstremalne rzeczy robić. To trzeba mieć naprawdę dużo ufności. Ale warto sprawdzić. Jeżeli chcesz mówić, że Bóg cię uzdrowił, to warto to sprawdzić. Jeżeli są metody na sprawdzenie tego, to zrób to. Żeby nie mówić o tym, że Bóg uzdrowił, kiedy nie uzdrowił, tak? Dlatego warto zacząć ufać Bogu. Już teraz zacząć ufać w tych małych rzeczach. Żeby gdy dojdziemy do wielkich spraw, to mając lekarską diagnozę, trudną, czasami spotykamy się z bardzo trudnymi diagnozami, mówimy, to jest fakt. To jest fakt. Ta diagnoza jest faktem. Ale prawda jest w Jezusie. Prawda jest w Jezusie. Tam na krzyżu to się dokonało. Wszelkie moje choroby i cierpienia zostały na krzyżu przybite. Czy chcemy pomodlić się o swoje zdrowie? Czy wierzysz, że Jezus może teraz dotknąć ciebie? Nie zawsze to będzie od razu, tak jak w naszym przypadku. Czasami to jest proces, ale końcem jego jest uzdrowienie. Czy chcesz się pomodlić? Czy chcesz się pomodlić? Oto. Może zapraszam grupę. Chciejmy pochylić nasze głowy. Jeżeli chcesz dotknąć tego chorego miejsca, to dotknij. I chciejmy przed Bogiem zastanowić się, czy chcę, czy wierzę i czy chcę wziąć, czy chcę wziąć, czy chcę wziąć. Ja tak ogólnie poprowadzę. Jezu, dziękuję Ci, że Ty wziąłeś nasze choroby, tak jak nasze grzechy, tak jak to, co nas krępowało. Wziąłeś też nasze choroby. Stawiasz przed nami dar. Dar uzdrowienia. Bo Ty stworzyłeś nas w doskonały sposób. Nasz organizm stworzyłeś całkowicie doskonale. I Panie, te nasze choroby, które są, mój żołądek i inne choroby, Panie, są na krzyżu. To już się stało. I przyjmujemy od Ciebie ten dar. I ogłaszamy Twoje życie, Twoje zdrowie na naszym chorym miejscu
i związujemy tę chorobę w imieniu Jezusa Chrystusa. Mocy Jego świętej krwi. Ty, Panie Jezu, jesteś naszym lekarzem i przyjmujemy od Ciebie nasze zdrowie. I Ty bądź tym, który jest naprawdę naszym lekarzem. Chcemy żyć życiem w wierze w to, co Ty mówisz. Chcemy żyć i chodzić w posłuszeństwie temu, co Ty mówisz. Panie, Ty tyle nam obiecałeś, tyle dałeś nam i daj, byśmy mogli z radością każdy dzień chodzić z Tobą. Nie w naszych bólach, nie w naszym cierpieniu, ale w radości przed Tobą. Radości przed Tobą. Niech tak będzie w imieniu Jezusa. I czy wtedy ten drugi list Piotra 1:3, który mówi: Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. A przecież już dostaliśmy tak wiele. A czy jeszcze więcej jest? Jeszcze więcej jest. O wiele więcej. Ja chciałbym przeczytać tę wielką wymianę na krzyżu, która się stała. Jezus wziął na siebie karę po to, żebyś ty mógł otrzymać przebaczenie. Jezus cierpiał rany po to, byś ty mógł otrzymać uzdrowienie. Jezus stał się za nas grzechem i wziął naszą grzeszność po to, byś ty mógł stać się sprawiedliwy, otrzymać Jego sprawiedliwość Jezusa. Jezus umarł naszą śmiercią po to, byś ty mógł się cieszyć Jego życiem. Jezus stał się za nas przekleństwem, byś ty mógł się cieszyć Jego błogosławieństwem. Jezus zniósł naszą biedę po to, byś ty mógł cieszyć się Jego obfitością. Jezus cierpiał hańbę po to, byś ty mógł się cieszyć Jego chwałą. Jezus zniósł nasze odrzucenie po to, byś ty mógł się cieszyć Jego akceptacją. Jezus został związany po to, byś ty był wolny. Nasz stary człowiek zmarł po to, by Jego nowy człowiek mógł żyć w nas. Słuchajcie, to jest wszystko jako dar. To jest wszystko jako dar. Czy chcemy podziękować Mu za to? Bo jest za co. Mamy niesamowitą ilość darów, które jest przed nami. Powstańmy i chciejmy wspólnie, głośno, wszyscy razem uwielbiać Go, bo jest dobry. Dzięki Ci, Ojcze, że jesteś dobry, że Twoja łaska ciągle trwa. Ciągle możemy być blisko Ciebie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który leczy nasze choroby, który daje nam nową rzeczywistość, nowe życie, który daje nam wszystko w tym, który zmarł za nas. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty zmarłeś za każdego z nas, że dałeś wolność, że mamy nowe życie, że obdarzasz nas możliwością, nowymi możliwościami, nowym życiem. Panie, że chcesz być każdego dnia z nami, że jesteś wspaniałym Bogiem, który uzdrawia, który leczy, który ma moc. Wszelka moc i chwała należy do Ciebie, bo Ty stworzyłeś nie tylko nas, ale te gwiazdy, rzeczy widzialne i niewidzialne. To wszystko stworzyłeś, Panie, dzięki swoim słowom. I dziękuję Ci, że chcesz być razem z nami każdego dnia. Chcesz przechodzić przez te wszystkie rzeczy, które przechodzimy. Że nie jesteś gdzieś daleko. Że jesteś, Panie, wielkim Bogiem, który chce być razem z nami. Dzięki Ci, Panie, za Twoją łaskę, za
za Twoją dobroć, za Twoją miłość. Chwała Ci, chwała Ci, Jezu, chwała Ci. Chwała Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja. I moc, i gdy będziemy chodzić każdego dnia, pamiętajmy o tym. On nie tylko wziął nasze grzechy na krzyż, wziął nasze choroby, naszą niemoc, nasze słabości wziął na krzyż. Uwolnił nas, zrodził, dał nam nowe życie. Możemy inaczej żyć. Niech to się dzieje, niech to będzie realne w takich drobnych rzeczach i w dużych rzeczach. Amen.